Ponad 100 dziewcząt odwiedziło Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej z okazji Dnia Otwartego tylko dla dziewcząt. W tym roku Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Dziewczyny na Politechniki. Ma ona zachęcić uczennice do podjęcia studiów technicznych. Zapotrzebowanie, jakie jest na inżynierów w tej chwili w Polsce, ocenia się, że w najbliższych 5 latach będzie potrzeba około 80 tysięcy inżynierów, a szczególnie ludzi z przedsiębiorczością, z innowacyjnością i w tym innowacyjnością również techniczną, technologiczną. A zatem po prostu ministerstwo stworzyło program zachęt, mianowicie poprzez kierunki zamawiane. I my jako uczelnia techniczna na Wydziale Budowy Maszyn Informatyki mamy tych kierunków 3 i na Wydziale Nauki o Materiałach i Środowisku mamy kierunek 1. W trakcie Dnia Otwartego tylko dla dziewczyn, zorganizowanego dziś w ramach akcji Dziewczyny na Politechniki, bielską uczelnię odwiedziła ponad setka dziewcząt z klas maturalnych. Jesteśmy z Liceum Ogólnokształcącego w Kozach. Postanowiliśmy tutaj przyjść, bo uważamy, że przyszłość jest w kierunkach technicznych i dlatego chcemy zebrać jak najwięcej informacji na temat tych kierunków. Czyli zamierzacie po liceum rozpocząć studia tutaj w Akademii Techniczno-Humanistycznej? Tak, raczej tak. Jest bliżej, korzystniej i ogólnie, wizualnie też ładnie. I właśnie dokładnie na takich kierunkach technicznych czy humanistycznych? Kierunkach technicznych, gdyż jesteśmy po profilu matematyczno-informatyczno-fizycznym i to jest nasze zainteresowanie. Czyli wszystkie przyszłyście tutaj przekonać się o słuszności swojego wyboru, tak? Dokładnie, tak. Chcecie być inżynierami w przyszłości? Miłoby było. Tak. Oby. To jest to, co Was interesuje, czyli co konkretnie chciałybyście robić po ukończeniu studiów? No raczej mi się podobają takie kierunki z zarządzaniem produkcją, sprawdzaniem jakości, planowaniem logistycznym w firmie. Myślę, że to jest dobry kierunek. No właśnie tak jak koleżanka powiedziała, firma, panowanie, coś w tym stylu. My wspólnie chcemy wszystko robić. Dziewczęta oglądały pokazy, rozmawiały ze studentkami i absolwentkami, a także pracownikami naukowymi dwóch wydziałów technicznych Akademii – budowy maszyn i informatyki oraz nauk o materiałach i środowisku. Wydaje mi się, że wśród kobiet mamy dużo potencjalnych inżynierek, ale o tym nie wiedzą one same, nie wierzą w swoje możliwości. I to, co nawet zauważyliśmy, że jeżeli już dziewczyna zdecyduje się na kierunki techniczne, to świetnie sobie radzi i jeszcze podejmuje dodatkowy kierunek, również techniczny. Dlatego jakie mają cechy takie dodatkowe, wyróżniające dziewczyny, gdzie na pewno odnajdą się w tych kierunkach technicznych, to, że są bardziej zdyscyplinowane, są pracowite, sumienne, pracują inaczej w zespole, jak gdyby uzupełniają ten męski zespół, mają inne spojrzenie, inspirują mężczyzn do działania. Także wydaje mi się, że jak najbardziej nadają się na te kierunki. Tylko muszą uwierzyć w siebie i na pewno dadzą radę. Tworzymy te warunki przyjęcia pań na nasze studia. I z góry mówimy, nie należy się obawiać przedmiotów technicznych, że są trudne. Uzupełniamy tą wiedzę poprzez szeroko rozpoczęte kursy dokształcania z matematyki, z fizyki, z chemii, z innych przedmiotów technicznych już od września i w trakcie trwania pierwszego semestru. To są za darmo kursy prowadzone. Oprócz tego do dyspozycji są wszyscy prowadzący zajęcia, wykładowcy, ludzie, którzy prowadzą ćwiczenia, więc doktorzy, magistrzy. W Akademii Techniczno-Humanistycznej panuje obecnie równowaga między studiującymi paniami i panami z lekką przewagą pań. Dotyczy to nawet tak technicznych kierunków jak inżynieria środowiska, ochrona środowiska czy włókiennictwo. Pań brakuje natomiast na kierunkach inżynierskich, Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, gdzie zaledwie co 10. student jest kobietą.